panie trenerze, trwają dyskusje na temat wyższości starego Wembley nad nowego, nad nowym. Pan się może na ten temat wypowiedzieć, bo miał pan okazję być i na tym starym, i gdzieś na tym nowym. No, na starym grałem, a na nowym jestem kibicem. Ja myślę, że magia tego stadionu jest tak duża w czasie przeszłym, jak i teraźniejszym, bo jest to swego rodzaju sakrum, jest to stadion, który jest no, okryty wielką legendą. Reprezentacja Anglii w końcu na tym stadionie zdobyła jedyny raz Mistrzostwo Świata. Grało tu wiele wybitnych drużyn, wspaniałych piłkarzy i wszyscy, mając świadomość, że będą grali na Wembley, bardzo starannie się do takiego meczu przygotowują i to jest największa wartość tego stadionu. To jest tak, że niezależnie w jakich okolicznościach i kiedy gra się z Anglikami, jeśli to jest na Wembley, to zawsze jest to niesamowite wydarzenie? No oczywiście najlepiej jest grać o najwyższą stawkę, bo wtedy to ciężar gatunkowy meczu jest inny, ale bez względu na to, czy się gra mecz towarzyski, czy się gra mecz mistrzowski, jest to swego rodzaju przeżycie. Robi to wrażenie niesamowite. Stary stadion wyglądał trochę inaczej. Wychodziło się z szatni długim tunelem. Jak się szło tym tunelem, to słychać było to doping ludzi, tą reakcję widowni i to dodawało takiego dodatkowego podniecenia. Natomiast dzisiaj stadion ten przypomina klasyczne stadiony, a więc szatnia jest stosunkowo blisko, łatwo jest wyjść, łatwo jest się na tym stadionie znaleźć, ale i też łatwo jest do tej szatni powrócić. No, stadion poszedł w kierunku nowoczesności, ma większą pojemność, lepsza jest widoczność. No, tylko się cieszyć, że coś takiego powstało. No i do tego też trzeba dodać, że my, mówiąc czasem o naszych stadionach, o naszym stadionie narodowym i budowanym u nas stadionach, musimy pamiętać, że ten jeden stadion kosztował więcej jak wszystkie nasze stadiony razem wzięte. Myśli pan, że jest szansa na to, żeby na nowym Wembley reprezentacja Polski napisała nową historię? No, nową historię napiszę, bo zagra na tym stadionie po raz pierwszy, to już jest historia. Natomiast oczywiście, że naszym marzeniem jest, aby kiedyś przełamać tą serię zwycięstw reprezentacji Anglii nad naszą reprezentacją i odtworzyć to, co miało miejsce 40 lat temu, kiedy po remisie no, awansowaliśmy do Mistrzostw Świata RFN 1974. W tej chwili ten ciężar gatunkowy już nie jest tak duży, bo nie mamy szans, aby awansować, ale możemy psikusa sprawić Anglikom, możemy ich trochę postraszyć, odebrać im 2 punkty w przypadku remisu, a nawet 3 w przypadku zwycięstwa.